Produkcję łosia PZL-37 rozpoczęto w 1935 roku za sprawą generała Ludomiła Rajskiego, szefa Departamentu Lotnictwa w Ministerstwie Spraw Wojskowych. Jerzy Dąbrowski, główny konstruktor maszyny, nadał jej opływowego kształtu, dzięki czemu miała ona znakomitą aerodynamikę czy zwrotność. Pod względem możliwości manewrowania, bombowiec stał na bardzo wysokim poziomie. Dodatkowo wmontowano do jednostki dwa karabiny maszynowe z przodu oraz działko na grzbiecie kadłuba. Prototyp PZL-37 Łoś dokonał pierwszego lotu 13 grudnia 1936 roku, a sterami zasiadł Jerzy Widawski, wykonując przelot nad Warszawą. Podczas przelotu wykryto kilka usterek, mianowicie stwierdzono małą skuteczność sterów, przegrzewanie się głowic cylindrów silnikowych, pękanie rur wydechowych i wiele innych. Mimo tego stwierdzono, że samolot zachowuje się w powietrzu prawidłowo i zamówiono kolejne maszyny.